Dobry wieczór. Witam Państwa we wtorek, 16 lutego. Joanna Jędraszczyk-Kałówak. Zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. W raciborskiej dzielnicy Ostróg jeszcze w tym roku ma powstać miejski żłobek. Po przeprowadzonym przetargu jego budową zajmie się firma Borbud. O szczegółach w materiale. Spośród 5 złożonych ofert i 2 odrzuconych miasto wyłoniło wykonawcę, który podejmie się budowy nowego żłobka. Inwestycja ta opiewa na kwotę ponad 4 milionów. 4 miliony, niecałe 4,3 miliona, to dużo mniej niż zakładaliśmy, ale istotne jest to, że tak naprawdę za ten żłobek zapłacimy niecały 1 milion złotych, bo pamiętajmy o tym, że mamy 3,3 miliona dofinansowany. Wyłoniony wykonawca jest firmą solidną, sprawdzoną i godną zaufania. Wkrótce przystąpimy do podpisania umowy i myślę, że stanie się to bardzo szybko, a w ślad za nią wykonawca przystąpi do prac. Najpierw nad samą dokumentacją projektową, a następnie już nad budową. Na budowę nowego żłobka Racibórz pozyskał rekordowe dofinansowanie z programu Maluch+. Wartość oferty 4 286 tysięcy. Nasz wkład oceniamy na 986 tysięcy, niecały 1 milion złotych. Rekordowe dofinansowanie, o którym mówiłem, w ramach Polski 4. miejsce, przed nami Rzeszów, Wolsztyn, Warszawa, a na terenie Śląska rzeczywiście największe 3,3 miliona powędruje do Raciborza na budowę nowego żłobka. Termin zakończenia prac mija 8 listopada, a to oznacza, że dzieci z nowej inwestycji skorzystają jeszcze w tym roku. Na maluchy będzie czekać obiekt o powierzchni 740 metrów kwadratowych. 4 oddziały, każde wyposażone w dodatkowy taras, wszystko na jednym poziomie, pełne zaplecze, 100 miejsc, sale dla każdego oddziału to po 80 metrów kwadratowych, pomieszczenia dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych, bardzo ważny element. Odrębna droga dla samochodów dostawczych, odrębny parking, własna kuchnia, co też należy podkreślić. Plac zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla dzieci niepełnosprawnych, bo także i o tej części podopiecznych myślimy. Dodatkowa toaleta dla rodziców od strony placu zabaw. 4 sale dla dzieci, każda z węzłem sanitarnym. Każda z sal posiada wyjście, jak już mówiłem, na zadaszony taras przystosowany dla dzieci. Pomieszczenia wyposażone w wentylację, klimatyzację. Sale zabaw będą wyposażone nowocześnie, kolorowo, bogate w gry edukacyjne i dodatkowo sala integracji sensorycznej do pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności. Miasto mimo planowanej inwestycji nie zamierza wycofać wsparcia dla podmiotów niepublicznych prowadzących tak zwane punkty opieki dziennej. Obecnie wysokość dofinansowania dla małych raciborzan w takiej placówce wynosi 500 zł. Firma Eko Okna przekazała kolejnej szkole komputery stacjonarne i laptopy. Tym razem sprzęt wzbogacił zasoby katolickiej niepublicznej szkoły imienia Jana Pawła II w Sudole. Z inicjatywy Rady Rodziców i pomocy firmy Eko Okna udało się doposażyć katolicką niepubliczną szkołę imienia Jana Pawła II w Sudole w 30 komputerów podarowanych przez producenta okien. Bardzo serdecznie dziękujemy firmie za taki właśnie dar. Wzbogaciliśmy się. Nie ukrywam, że są nam potrzebne nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. Szczególnie teraz podczas nauki zdalnej, no ale też i w szkole, na lekcjach, bo część uczniów wróciła do szkoły. Mamy dziennik elektroniczny, więc w każdej klasie potrzebny jest komputer do prowadzenia dziennika. No ale oprócz tego, czy do wykorzystania tablicy multimedialnej, czy tak jak wcześniej powiedziałam, do nauki zdalnej. Firma Eko Okna zaangażowała się w pomoc placówkom zarówno z terenu powiatu raciborskiego, jak i głubczyckiego. Pomagamy wielu szkołom i placówkom opiekuńczym. Sprzęt u nas jest wymieniany regularnie i systematycznie. I te komputery, które są tutaj dostarczone z monitorami i z klawiaturą, oby służyły dzieciakom jak najdłużej. To jest pierwsza transza, 15 sztuk, około miesiąca, dwóch, drugie 15 dojedzie, być może, że z laptopami. Pomysłodawcą akcji przekazywania sprzętu komputerowego szkołom jest właściciel firmy Eko Okna Mateusz Kłosek. Jego pracownicy równie chętnie przystępują do działań, które mogą pomóc lokalnej społeczności.
Staramy się pomagać nie tylko sprzętem komputerowym. Mam nadzieję, że i spróbujemy oprócz sprzętu, jeżeli wpłynie jakaś prośba do naszej firmy o jakąś pomoc, wszystkie prośby są rozpatrywane, nie tylko jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy. Choć uczniowie już cieszą się na możliwość korzystania z nowych komputerów, to dyrekcja szkoły jeszcze nie zadecydowała, jak spożytkuje podarowany sprzęt. Zastanowimy się nad tym dokładnie, bo tak, salę komputerową mamy, ale to informatyk zdecyduje, czy te komputery, które są, czy będą się jeszcze nadawały, bo na pewno to są takiego starego typu. Więc wyposażymy na pewno klasę komputerową. Ale mając też taką ilość komputerów, a klasy nasze są nieliczne. Najbardziej liczna klasa pierwsza to jest 12 dzieci. Więc być może, że damy tym dzieciom do klasy, żeby nie musiały po prostu chodzić do klasy komputerowej, bo ona jest na drugim piętrze, a teraz reżim, przemieszczanie się. Także na pewno je spożytkujemy właściwie. Odkąd firma Eko Okna prowadzi akcję przekazywania komputerów do różnych placówek z powiatów głubczyckiego i raciborskiego, trafiło łącznie około 518 sztuk sprzętu. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.